Nie macie tak czasem, że wiecie, idziecie sobie ulicą i nagle was olśniewa. Chcę do Hollywood. Mhm. Pojadę do Hollywood. 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 Mhm. Cześć! Dziś porozmawiamy sobie o różnicy pomiędzy will i to be going to, a tak naprawdę to gonna, to be gonna, czyli o dwóch chyba najpopularniejszych sposobach na przyszłość w języku angielskim. I nie, nie będziemy dziś mówić o czasach przyszłych, tylko właśnie o will i to be going to. Zresztą w tajemnicy wam powiem, że wielu lingwistów, czy tak zwanych gramatyków, tak, są tacy ludzie, w ogóle uważa, że czasów przyszłych w języku angielskim to nie ma. I to wcale nie jest takie głupie, ale to temat na inny i zdecydowanie trochę dłuższy odcinek. My nie będziemy dziś wchodzić w aż takie szczegóły. My zapomnijmy dziś w ogóle na chwilę o takich rzeczach jak czasy. Uwolnij umysł. Jest tylko will i to be going to. A tak naprawdę to gonna. No i co? I załóżmy, że chcę pojechać do Hollywood, czy nieco bardziej z amerykańska Hollywood. Że chcę powiedzieć, że pojadę do Hollywood. To wtedy powiem I will go to Hollywood, czy może I'm going to go to Hollywood. Pamiętajcie o tej odmianie to be. Przed going to zawsze musi być odmienione to be. I am, you are, he, she, it is, we, you, they are. Które z tych zdań będzie poprawne? Czy które będzie bardziej poprawne. Żeby to ustalić, przyjrzyjmy się will i to be going to nieco bardziej szczegółowo. Will z reguły używamy, kiedy podejmujemy decyzję spontanicznie. Fine. I'll do it myself. W sensie w trakcie mówienia. Wiecie, kiedy wasz mózg jeszcze nie do końca przetworzy informację, kiedy wasz mózg jeszcze nie zdążył na to odpowiednio zareagować, ale język już się wyrywa. Taka próba, kto jest szybszy. Na przykład wyobraźmy sobie chłopaka, który wchodzi do klubu i widzi przepiękną dziewczynę stojącą w rogu i zanim zdąży w jakikolwiek sposób się nad tym zastanowić, przemyśleć, nie wiem, zważyć za i przeciw, postanawia I'll talk to her. No bo w sumie czemu by nie? Porozmawiam z nią. Pójdę i porozmawiam. I to przynosi czasem dobre skutki, a czasem mniej dobre. Inne przykłady spontanicznie podejmowanych decyzji to chociażby I'll buy a motorcycle. Kupię sobie motocykl. Albo I'll drink another beer. Wypiję kolejne piwo. Jak już mówiłem, czasem decyzje są lepsze, czasem gorsze. I może jeszcze taki fajny przykład. I'll take it. Biorę to. Kupuję. Oh, it was kind of low anyways, but okay, I'll take it. Just tell me what you need, all right? Nie wszystkie zakupy mamy przemyślane. Ale tak jak powiedziałem, czasem te decyzje bywają dobre, a czasem nie aż tak. I zwróćcie uwagę, że w każdym z tych przykładów nie użyłem już will, tylko jego skróconej wersji, a więc samego l, apostrof i podwójne ly, I'll. I coś takiego można zrobić z każdą osobą. You will, you'll, he will, he'll, she will, she'll i tak dalej. Ponieważ, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, will to z reguły przede wszystkim pewnego rodzaju spontan, nieprzemyślane do końca jeszcze decyzje, to bardzo naturalnie będzie występować z takimi słowami jak I think, I hope, maybe, probably, I think I'll talk to her, I hope I'll buy another motorcycle, maybe I'll drink another beer, probably I'll take it. Czy nawet takie zwykłe I'll go to Hollywood. Ale to nie koniec. Will to nie tylko spontan. Will to też obietnica, na przykład I promise I'll give it back. Obiecuję, że oddam. Albo I'll do anything, man. I need to know if there's something I can do to earn my way back. I'll do anything, man. Zrobię wszystko, stary, zrobię wszystko. Czy wielokrotnie już na tym kanale wspominane we will rock you. To w końcu też obietnica. Do tego dochodzą jeszcze oferty i propozycje, na przykład I'll help you, coś w rodzaju polskiego daj, pomogę ci. No i groźby, na przykład you'll regret this, pożałujesz tego. Ale zwróćcie uwagę, że one wszystkie, czy to mówimy o obietnicach, groźbach czy innych ofertach, brzmią jakby tak trochę spontanicznie, nie? Will to taka nasza nagła chęć, taka nasza wola. Zresztą will jako rzeczownik może być właśnie rozumiany jako
wola. Choć trzeba przyznać, że will możemy też używać do sytuacji, w których mówimy o faktach z przyszłości. Na przykład she'll turn 26 next week. Ona w przyszłym tygodniu skończy 26 lat. I to jest fakt i no raczej nie ma przed tym ucieczki. I to wszystko, co tu powiedziałem, być może nie wyczerpuje całkowicie tematu, ale w większości przypadków powinno spokojnie, w zupełności nam wystarczyć. Powinno nam wystarczyć, żebyśmy poprawnie używali will i żebyśmy zrozumieli, czym to will różni się od to be going to, czyli właściwie gonna. No właśnie, to be going to. Często na polski tłumaczone jako mieć w planie, bo przede wszystkim to be going to wyraża zamiar. Plan. I'm going to go to Hollywood to mam w planie, mam zamiar pojechać do Hollywood. Czyli brzmi trochę pewniej niż to, nie? To jest z reguły nasza spontaniczna decyzja. Idziemy sobie chodnikiem, patrzymy, a tam ogłoszenie biura podróży. Pojedź z nami do Hollywood w ten weekend. Już od 499 zł za każde 15 km, ale ty spontanicznie podejmujesz decyzję I'll go to Hollywood. A co? Tutaj natomiast już to sobie wszystko zdążyłeś trochę przemyśleć. Okej, może jednak nie pojadę z tymi z tego ogłoszenia, bo w sumie samo hasło pojedź jest już troszkę jednak podejrzane. Lepiej jednak polecę z tamtymi i dam jednak trochę więcej. To jest już jakiś mój plan. Mój zamiar. Taki na przykład Lenny pyta się o nasze zamiary, śpiewając Are you gonna go my way? Jakie masz zamiary? Idziesz ze mną? Pójdziesz moją drogą? Moja droga? Homer Simpson też ma całkiem miłe zamiary, mówiąc I'm gonna hug you and kiss you. Once you stop this car, I'm gonna hug you and kiss you. Mam zamiar Cię przytulać i całować. I oczywiście to może być dużo bardziej przyziemne. Może nas się ktoś zapytać, słuchaj, to jakie masz plany na tą sobotę? A Wy możecie powiedzieć, I'm going to stay home and sleep. Mam w planie zostać w domu i się wyspać. Wreszcie. A co? Ale tak samo jak will, to nie tylko spontan. To be going to, to nie tylko zamiary. Przewidywania w oparciu o wiedzę i lub o to, co widzimy. Czyli w oparciu o to, co wiemy i lub o to, co widzimy, możemy snuć pewne przewidywania. Możemy przewidzieć niektóre rzeczy. Na przykład, it's going to rain. Będzie padać, jeżeli widzimy czarne chmury na horyzoncie. I my wiemy, co czarne chmury oznaczają. To nie jest jeszcze koniec świata. Póki co, po prostu idzie deszcz. It's going to rain. Dokładnie tak samo, kiedy widzimy kobietę w ciąży. My wiemy, co się stało. My wiemy, dlaczego w ten sposób wygląda. My wiemy, że ona nie połknęła piłki. Tylko w oparciu o naszą wiedzę i znowu w oparciu też o to, co widzimy, możemy powiedzieć she's going to have a baby. Ona będzie miała dziecko. A jeżeli jesteśmy na imprezie i widzimy jednego kolegę bardzo bladego, który w dodatku zaczyna się z lekka zataczać, myślę, że spokojnie możemy krzyknąć look out, he's going to faint. Uwaga, on zemdleje, on za chwilę zemdleje. No. To jest przede wszystkim spontan, a to przede wszystkim zamiar. Plus kilka jeszcze mniej bądź bardziej istotnych dodatków. Ale teraz będzie najważniejsze, bo to jest jakaś tam teoria, nie? Natomiast w takim normalnym, naturalnym, codziennym języku angielskim różnie bywa. Szczególnie jak posłuchacie trochę native speakerów. Niektórzy używają to be going to i will właściwie na wymiennie, niespecjalnie zwracając uwagę, co na ten temat mówi teoria. Przede wszystkim jednak dla większości z nich, dla większości native speakerów, a więc ludzi mówiących po angielsku od urodzenia, a więc ludzi całe życie myślących po angielsku, takim wyjściowym sposobem na przyszłość będzie właśnie to be going to, a tak naprawdę to gonna. Kids, I'm gonna tell you an incredible story. All right, easy, mommy. The moment has passed. It ain't gonna happen. Let me get down to brass tacks. I'm gonna get you a second phone call, okay? You're gonna call your mommy or your daddy or your parish priest or your Boy Scout leader, and they're gonna deliver me a check for $4,650. So I'm gonna give you this something you can't take off. Yeah, is this gonna take a while? Yes. Jeszcze jedno. I oni wtedy nie będą się specjalnie zastanawiać, czy to jest zamiar, plan, spontan, czy inna groźba. Tylko bardzo często użyją po prostu to be going to. A tak właściwie to to be gonna. Will domyślnie w niemal każdej sytuacji, jeżeli chodzi o przyszłość, będą używali w szczególności obcokrajowcy. Native użyje gonna. Szczególnie w sytuacji niejakoś specjalnie bardzo formalnej. No bo okej, w tych specjalnie bardzo super formalnych sytuacjach wtedy najczęściej zwycięży will. Okej.
to be going to aż takie formalne, aż takie oficjalne nie jest. Możecie oczywiście po dzisiejszej lekcji spróbować sobie zapamiętać to wszystko, co na temat will i to be going to powiedziałem. Super. I nawet możecie się próbować stosować. Jeszcze bardziej super. Ale jeżeli w trakcie rozmowy, w wirze wydarzeń, będzie Wam akurat ciężko sobie przypomnieć, którego sposobu w tej konkretnej sytuacji powinniście użyć, to zapamiętajcie, że w sytuacji formalnej, oficjalnej, okej, możecie iść z will, ale jeżeli sytuacja aż tak oficjalna, aż tak formalna nie jest, to właściwie niemalże w każdej sytuacji spokojnie przejdzie to be going to. A tak naprawdę to gonna. To może jeszcze na koniec wytłumaczę, o co mi chodzi z tym gonna. Czy tak właściwie to be gonna. Nie zapominajmy o tym, nawet jeżeli już sobie skracamy do gonna, zostawiamy to be gonna. Gonna jest skrótem od going to. Właściwie to po prostu skróconym sposobem wymawiania going to. Ale w pewnym momencie tak też zaczęto to zapisywać. I wielu nauczycieli powie Wam, że to slang i że nie wolno Wam tego słowa używać. I być może jest w tym trochę racji, jeżeli chodzi o egzaminy, takie jak matura, czy różnego rodzaju certyfikaty. Ale wiecie co? Native mówią gonna. Ludzie, którzy na co dzień mówią w języku angielskim, mówią gonna. Posłuchajcie ich. A jeżeli nie macie okazji, to posłuchajcie piosenek, posłuchajcie filmów, nawet wielu wystąpień publicznych. You're thinking like, did they service their hubcap? Or is it gonna come off and guillotine me? Gdzie teoretycznie powinni powiedzieć going to, a być może nawet will. A jednak często, gęsto i tak mówią gonna. Moja rada jest taka. Nie piszcie gonna. Piszcie going to. Ale mówiąc, chcecie brzmieć jak nauczyciel, czy jak native speaker? Bo ja, gdyby nie to, że już jestem nauczycielem, to pewnie wolałbym brzmieć jak native speaker. Wasz wybór. I tym optymistycznym akcentem to na dzisiaj tyle. Jeżeli chcesz sobie zapauzować i sprint screenować, to może być odpowiedni moment, ale jeżeli jesteś na to zbyt leniwy, to już za chwilę będzie można znaleźć zdjęcie tablicy zrobione przeze mnie na Instagramie Rock Your English oraz w zakładce Społeczność tutaj na YouTubie. I do zakładki Społeczność i na Instagrama Rock Your English serdecznie zapraszam, tak samo jak serdecznie zapraszam na Facebooka Rock Your English, na TikToka Rock Your English. Tam też można się wiele ciekawych rzeczy o języku angielskim i właściwie nie tylko dowiedzieć. Zapraszam też na www.rockyouringlish.pl, jeżeli chcecie się zapisać na jakieś kursy grupowe ze mną. A gdybyście mieli jakiekolwiek pytania, to zapraszam do sekcji komentarzy. Ja miewam lekkie opóźnienia, ale staram się reagować, staram się odpowiadać na komentarze. Naprawdę? A przede wszystkim zapraszam tutaj za tydzień, bo myślę, że też będzie fajnie. Dziękuję bardzo serdecznie. Rock Your English!